Witam surowcowe info w poniedziałek 21 października. Zaczynam od saudyjskiego Aramco, które twierdzi, że jest optymistycznie nastawione do popytu na ropę w Chinach, zwłaszcza w świetle pakietu stymulacyjnego rządu, który się pojawia, obniżek stóp procentowych również w Chinach, którego dzisiaj w godzinach wczesnoporannych doświadczyliśmy według naszego czasu oczywiście. Widzimy większy popyt na paliwo lotnicze i naftę, zwłaszcza w przypadku projektów petrochemicznych. Dużo dzieje się w Chinach, głównie z powodu wzrostu zapotrzebowania na chemikalia. W przypadku transformacji pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych potrzebują one więcej chemikaliów i jest to ogromny wzrost, tak powiedział dyrektor generalny Aramco, gdzie oczywiście Aramco jest drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej do Chin, po Rosji. Ma też udziały w niektórych chińskich rafineriach. Również Aramco zwraca uwagę, że kraje globalnego południa, czyli tego podziału niekoniecznie związanego geograficznie, ale tutaj podziału stworzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, gdzie w globalnym południu mieści się m.in. Afryka, Ameryka Południowa, kraje karaibskie, Azja z wyłączeniem Japonii, Korei Południowej, czy kraje Oceanii poza Nową Zelandią i Australią, więc tutaj na przykład Chiny są w tej grupie, będzie potrzebować więcej ropy niż to jest zakładane. No i tu pan Nasser, czyli dyrektor generalny Aramco, zestawia swoje prognozy mówiące o tym, że w 2050 roku będziemy nadal potrzebować około 100 milionów baryłek ropy naftowej dziennie, z optymistycznymi prognozami tutaj ekologów, którzy znaczy optymistycznymi, nierealnymi i przesadzonymi prognozami ekologów, którzy twierdzą, że popyt na ropę musi spaść do 25 milionów baryłek dziennie do 2050 roku, co jest nierealne. Już rok temu Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która jest zazwyczaj mniej optymistyczna od krajów OPEC, czyli również od Aramco, stwierdziła, że będziemy potrzebować prawdopodobnie około 90 milionów ropy naftowej baryłek dziennie, więc tutaj może nie są tak optymistyczni jak Aramco, ale jednocześnie nie są też nastawieni do tak nierealnych żądań i oczekiwań kosztowych przede wszystkim, jak 25 milionów zapotrzebowania do 2050 roku. Należy zwrócić uwagę, że oczywiście pojazdy elektryczne poza Chinami, które są potężnym liderem, jeżeli chodzi o sprzedaż aut elektrycznych, Stanami Zjednoczonymi i zachodnią oraz północną częścią Unii Europejskiej, no to tutaj kraje Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej są generalnie w tyle w tym zakresie, ponieważ i koszty zakupu, i infrastruktura do ładowania są tam zbyt niedostępne dla zwykłych obywateli. Tutaj również pojazdy elektryczne będą odpowiadać za około 25% gdzieś tam zapotrzebowania na ropę naftową, ale też segmenty takie jak ciężki transport czy petrochemia mają niewiele ekonomicznie opłacalnych alternatyw dla ropy i gazu. Takie jest też właśnie zdanie Nassera z Aramco. Więc wygląda na to, że pomimo pewnej rozbieżności między wielkością zapotrzebowania pomiędzy Aramco a Międzynarodową Agencją Energetyczną, to raczej jest to bliższe realizmowi, faktycznemu zapotrzebowaniu w 2050 roku niż w przypadku oczekiwań ekologów. Ja z tego miejsca też chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie tego kanału przez osoby wspierające, oglądające ten odcinek oczywiście zaraz po jego publikacji. Zachęcam też gorąco do udostępniania materiału dalej, zostawiania łapek w górę czy subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wspomnę też, że będzie we wtorek 22 października konferencja online, bezpłatna, na której też będę miał swoją prelekcję, a do której zapisów link znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam gorąco do udziału i już przechodzimy do wykresów. Zaczniemy od ropy naftowej, na której widzimy, że tak naprawdę przedłużyłem trochę ten kwadracik związany z inside barem, ponieważ mieliśmy tą pyłę wyjścia w piątek, dzisiaj mamy powrót do tej strefy, a ponieważ rynek nie jest apteką, no to ja tutaj myślę, że
jest spora szansa, że będziemy jeszcze mogli z większą dozą ostrożności, ale jednak rozegrać ten inside bar. Wygląda na to, że nadal mamy, tak jak przez trzy ostatnie sesje ubiegłego tygodnia, dzisiaj też raczej nie ma szans, żebyśmy przebili 75 dolarów za baryłkę. Raczej no, tu tworzy się nam bardzo mocna strefa oporowa. Tak? Widzimy, że mamy 75 jako opton, psychologiczną granicę 75,5 jako zniesienie FIBO 23,6. Tak, jako korekta, no i tu SMA 55, który jest na niecałych 76. Więc tak naprawdę bardzo ciężko byłoby przebić tutaj na sposób techniczny. Tym bardziej, że zapasy ropy naftowej w magazynach w Szanghaju nam wzrosły do ponad 5 milionów baryłek, więc tutaj jest to sygnał jak najbardziej tutaj, bym powiedział, prospadkowy. Żeby było jasne, tak, FIBO jest od szczytów we wrześniu ubiegłego roku do tego aktualnego dołka, ponieważ ten rynek, jak popatrzymy, no zobaczcie, no nie ma tutaj specjalnie co kombinować. Można by oczywiście zacieśnić i zrobić sobie tutaj jako lokalny szczyt kwiecień, ale widzimy, że po prostu ten rynek nam tutaj zrobił po prostu korektę. Zjechał nam w dół, zrobił korektę i potem podciągnął się dalej. Wiecie, gdyby to wyglądało w ten sposób, to też miało wtedy większy sens. Tak, że ta korekta poszła dosłownie w punkt, więc wtedy byliśmy jak najbardziej w punkt. Natomiast tak jak patrzymy tutaj, ja wiem, że to jest bardzo długi okres, ale po prostu cena pozostaje nam w tym zakresie. Sami widzimy, że tutaj mieliśmy już coś, co wyglądało jakby próba ataku na 50%, ale no to się nam nie udało. Z czego nawet możemy w sumie zobaczyć, jakby to wyglądało, bo może faktycznie się okaże, że będzie to dużo lepsze dla wykresu. No i to by oznaczało, że jesteśmy już w tym zakresie walki o utrzymanie się i to by w sumie też mogło tłumaczyć nam te ostatnie ruchy, tak? Ostatnie kilka sesji, ostatnie 4-5 sesji. Jednak nadal nie zmienia to nam sytuacji, że tutaj jest ta strefa między 75 a 76 bardzo silna, tylko po prostu ona jest ostrzeżona nie do 1,5 dolara, nie do 1,5 dolara, czy prawie 2, tylko po prostu do prawie 2 dolarów jest ona rozszerzona przez te właśnie tutaj zmiany ewentualnego zniesienia Fibonacciego, ale cały czas jesteśmy, widać, że mamy tutaj poziomy, przy których te walki się nam toczą w taki sposób stricte techniczny. Sama ropa, no, też jest pod dużym ryzykiem związanym oczywiście geopolitycznym, więc tutaj niewiele się zmienia, zwłaszcza, że mamy zapowiedzi, że będą kolejne naloty Izraela na pozycję Hezbollahu. Pytanie, co zrobi Hezbollah, co zrobi Iran, no to są oczywiście cały czas otwarte pytania. No dzisiaj tutaj widzimy, że pojawiła się ta walka, słuchajcie, w tym zakresie, o którym mówiłem, tak? W tej przestrzeni, o której mówiłem, się zaczyna pojawiać walka. Co prawda w piątek zeszliśmy niżej, otworzyliśmy się dzisiaj jeszcze niżej, ale jak widać, zaczynamy wracać w zakres tego miejsca, które wyznaczyłem wcześniej. Tak, pozwolę sobie troszkę rozszerzyć, żeby było widoczniejsze. No, zapasy gazów Unii Europejskiej 95,1% w magazynach podziemnych, 56% w terminalach LNG. Ceny spotowe w Azji nam podskoczyły do 13,50. Popyt wraz z eksportem na gaz w tym tygodniu to jest 96,4, czyli 1,5% mniej niż w ubiegłym tygodniu. W przyszłym mamy skoczyć do 99,9, ale też pamiętajmy, że w ubiegłym tygodniu już mówiono, że w tym tygodniu mamy mieć 98, tak więc no, nie do końca nam to wychodzi. Październikowa podaż gazu ziemnego w USA wynosi 101,4 miliarda, czyli 0,4 mniej niż wcześniej, a te niskie ceny raczej nas nie będą zachęcać do wzrostu podaży. Amerykańskich odwieców minus 2,99 aktywnych punktów. Terminale eksportowe zaczynają brać więcej gazu, 13 miliardów to jest na razie średnia na ten miesiąc, czyli plus 2,3%. A zapasy oczywiście wzrosły nam o 76 miliardów stóp sześciennych do 3,705 milionów stóp sześciennych i to jest największy ciężar na cenie gazu, ponieważ na koniec października to są zapasy do 11 października. Na koniec października średnia pięcioletnia to jest 712, 3 biliony 712, teraz jest 705, tak więc na koniec października zejdziemy poniżej, będziemy
powyżej 5-letniej średniej, więc to jest naprawdę olbrzymi ciężar dla cen. Był moment, że są prognozy mówiły, że będziemy poniżej, natomiast już zaczęliśmy wracać do tego i wygląda na to, że nie ma co liczyć na nowe szczyty w tym roku. Nie spodziewam się, żeby cena w tym roku przebiła nam 3 dolary za MMBTU. W przyszłym roku, jeżeli by się miały pojawić jakieś takie zagrożenia, tak jak chyba 2 czy 3 nawet lata temu, chyba 3 lata temu, ten potężny atak zimna w Teksasie, który przecież odbił się na przykład na cenach surowców izolacyjnych, bo tam jedna z fabryk styropianu została mocno dotknięta, taka jedna z największych na świecie, no to by mogło nam podnieść, ale raczej się na to nam nie zanosi, tak więc ja bym tutaj nie był zbyt wielkim optymistą, jeżeli chodzi o ceny gazu ziemnego. Gdzieś tutaj wśród zachodnich źródeł trafiło się nawet, że ktoś mówił, że nawet 3,50 spodziewa się w listopadzie. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli wrócimy w okolice 3 dolarów, to będzie naprawdę nieźle. To by musiało po prostu oznaczać, że mamy zmniejszoną podaż przy utrzymanym relatywnie wysokim popycie, ale na razie nie zanosi się na to, żeby ten popyt był jakiś bardzo wysoki, a tym bardziej, żeby był poniżej podaży. Tak więc ja tutaj myślę, że nie ma co zbytnio panikować. Raczej myślę, że będziemy się przez zimę bujać w przedziale 2,40-2,80 i to będzie nasz szczyt. Natomiast w tej chwili ceny mają szansę na pewno odbicie, zatrzymanie tego trendu. Natomiast pytanie, czy nie jest to drobna korekta, czy nie będzie powtórki tutaj z 10-11 czy z 14-15 października. Ale powoli by mogło się gdzieś tutaj dla tego ostatniego ruchu, jeżeli ktoś by chciał rozgrywać to intradayowo stricte, czy tam day tradingowo, to ja bym zalecał, żeby wrzucić sobie takie małe FIBO. Ja zaraz zmienię kolorystykę, żeby ona nam tutaj odstawała od całej reszty. Na wykresie, tak. A tu też mam jakiś fiolet. Tu też jest jakiś fiolet czy róż, więc ja to... A nie, to jest 50. Tak więc wygląda na to, że po prostu dla tego ostatniego ruchu, czyli dołka w sierpniu i szczytu tutaj z 4 października, no jesteśmy tak naprawdę po środku i przewalczamy zniesienie 61,8 na 2,30. Widzimy, że zbiega się nam to, słuchajcie, z tym FIBO dużym, które mamy tutaj narzucone. Tak, widzimy tutaj 38,2 jest na 2,30 i tu jest 2,31 jest to drugie FIBO z tego małego ruchu, tak więc naprawdę widać, że jest to bardzo ważny poziom przy 2,30 i jego być albo nie być, tak naprawdę więc wygląda na to, że jeżeli rynkowi się uda przejść wyżej, to mamy szansę na pewną korektę w stronę 2,50, jeżeli nie, no to będziemy sprawdzać prawdopodobnie dołek w okolicach w przedziale 2,2,10, więc tu na gazie wygląda to w ten sposób. Już sobie patrzymy dalej, no dziś zaczniemy od tych najważniejszych surowców, więc ja myślę, że, znaczy inaczej, mam nadzieję, że zostaniecie do końca tego programu, gdzie złoto bije nowe rekordy. Już tutaj widzicie, zerkałem sobie wcześniej i aktualizowałem FIBO, natomiast oczywiście ono nie jest prawidłowo wyznaczone z bardzo prostego powodu, gdyż w tej chwili jeszcze ten zakres się nam buduje, tak więc mamy nowe rekordy, nowe szczyty. Wygląda na to, że tutaj są prognozy mówiące o 2800 w tym roku. Ja myślę, że 2800 to jest dosięgnięcie w listopadzie. Myślę, że szczyt na złocie będziemy mieli przed wyborami. Myślę, że szczyt tegoroczny cen złota będziemy mieli przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Czas zacząć mówić, że 5 listopada, trzeba przypominać chyba w każdym programie, mamy wybory prezydenckie w USA. Łącząc to z niepewnością geopolityczną na Bliskim Wschodzie, łącząc to z niepewnością geopolityczną Chiny-Tajwan, łącząc to z wojną na Ukrainie, gdzie też pewna niepewność się pojawia i pytanie, na ile tutaj Putinowi zależy na zwycięstwie Donalda Trumpa, no to może się pojawić pewna... Dwie opcje są tak naprawdę, jeżeli chodzi o Ukrainę. Pierwsza jest taka, że Rosja rozpocznie jakąś ofensywę, żeby pokazać bezradność Stanów Zjednoczonych, żeby tutaj zachęcić Stany do głosowania na Trumpa, jeżeli by to było związane z właśnie
z poparciem Putina, tudzież w drugą stronę oczywiście może się pojawić sytuacja, w której nie będzie żadnej znaczącej eskalacji tego konfliktu przed wyborami, tylko będzie tutaj oczywiście praca propagandowa różnych kont anonimowych, twitterowych czy innych na rzecz Donalda Trumpa, który być może jest lepszym kandydatem na prezydenta w oczach Putina, natomiast ja niezmiennie uważam, że Donald Trump ma większe szanse na zakończenie konfliktu na Ukrainie, niekoniecznie po myśli wszystkich zainteresowanych, a raczej niezgodnie z myślami wszystkich zainteresowanych, bo tak naprawdę zakończenie konfliktu w tej chwili raczej nie zakończy się jakimiś olbrzymimi stratami ziemi dla Ukrainy, jednocześnie nie zakończy się jakimiś olbrzymimi zyskami ziemskimi czy innymi dla Rosji, więc tutaj jest naprawdę duża szansa, że po prostu Trump wykorzysta wszystkie możliwości, żeby zakończyć ten konflikt tak, że nie będzie w nim tak naprawdę jasnego zwycięzcy. Ukraina obroni swoją integralność, utrzyma swoją niepodległość, natomiast straci część terytoriów tych dalekowschodnich, na pewno Krymu nie odzyska. Putin nie będzie miał olbrzymiego zwycięstwa, na jakie liczy, i na pewno nie będzie miał wpływów na władze ukraińskie, i to jeszcze przez długi, długi czas. Partie prorosyjskie będą raczej miały przewalone na Ukrainie, tak więc tutaj myślę, że może być to bardzo interesujące i pytanie, czy na pewno to jest w interesie Putina. Ale to wiemy, jaka jest medialna nagonka z głównego nurtu, że Trump jest popierany przez Putina. No tutaj wiadomo, że mamy do czynienia z sytuacją na tym Bliskim Wschodzie, na ten atak, o którym już wspominałem. Może tutaj dojść do jakiejś realizacji zysków, choć uważam, że tu już pewna realizacja zysków, kiedy pierwszy raz osiągnęliśmy ten poziom $2,685, tu jakaś realizacja poszła. Czy pójdzie głębsza, żeby nas zepchnąć z 2,800 na 2,600 czy na 2,500? Raczej wątpię. FedWatch zakłada, że oczywiście będziemy mieli obniżkę stóp procentowych na posiedzeniu 7 listopada, czyli dwa dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, aż nie patrzyłem w kalendarz, bo wydaje mi się, że decyzja o stopach procentowych powinna być podjęta oczywiście, ale 7 listopada to jest chyba faktycznie data. Możemy sobie tutaj spojrzeć na wykres. No tak, no jest 7 listopada. Jak widzimy, jest bardzo duża reprezentacja osób uważających, że będzie obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dwa dni po wyborach prezydenckich, no powiem szczerze, mega ciekawa sytuacja, mega ciekawy tydzień się zapowiada w listopadzie. Dla złota, dla dolara, dla wielu, wielu rynków. Ja tylko wspomnę, że w ubiegłym tygodniu był webinar poświęcony Donaldowi Trumpowi. Nagranie z tego webinaru na moim kanale pojawi się w środę. Więc tutaj myślę, że jak najbardziej będzie to pozytywne, żebyście mogli sobie spojrzeć przed samymi wyborami. No i już wstępnie zapowiem i w tym materiale będzie link też do zapisów na webinar trzeci związany z wyborami w USA, czyli webinar na 6 listopada, czyli dzień po wyborach, a dzień przed posiedzeniem rezerwy federalnej, więc może być to naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie. Więc tutaj widzimy, że na złocie mamy naprawdę całkiem spory ruch i możemy sobie zauważyć, że ten ruch się dalej buduje, więc raczej tutaj nie ma co szukać shortów jeszcze w tej chwili, raczej szukać długich pozycji i dopiero później właśnie gdzieś tam jak pojawią się jakieś pierwsze przesłanki do tego, że ten wzrost może się zatrzymać, zacząć szukać jakieś korekty, ale też raczej nie będzie to głęboka korekta. Rynaczek kawy, słuchajcie, wyszedł nam dołem, wyszedł nam gwałtownie. Słuchajcie, no i tu macie świetny przykład, tak? Zobaczcie, jak wygląda sytuacja. I to może być też sytuacja do ropy naftowej, jak dzisiaj wspomniałem, że możemy tam ten inside buy rozgrywać, bo zobaczcie, było to samo. Wyjście, powrót, tak? To mieliśmy w ubiegłym tygodniu i dzisiaj otwarcie luką w dół. Tak więc ktoś, kto gdzieś tutaj się łapał, już jest w całkiem przyzwoitym zysku. Zeszliśmy poniżej 250 centów. Ja tutaj sobie usunę, bo to bez sensu trzymać. No targetem będzie najbliższe zniesienie FIBO, czyli 242,5 centa. Zapasy kawy wzrosły drugi tydzień z rzędu. W poprzednim sezonie spadły.
zapasy są wyższe o 96,8% i mamy olbrzymią ilość kawy oczekującą na ocenę jakości, wynoszącą 89,3 tysiąca worków. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja tutaj nie będę ukrywał, że jest to dla kawy bardzo tutaj obciążające. Także tutaj kwestia tych deszczy. Deszcze pojawiły się w Brazylii, ale pojawia się pytanie, czy nie za późno, żeby tutaj te zbiory mieć dobrej jakości w przyszłym roku. Myślę, że ocena i informacje o jakości ziaren, o jakości tutaj nawodnienia roślin, wielkości kwiatów i tak dalej, w najbliższych 2-3 tygodniach zdominują nam cenę, więc tutaj trzeba będzie obserwować dla osób inwestujących na kawie, obserwować informacje płynące z Brazylii właśnie z oceny, czy te deszcze wystarczą, czy też nie wystarczą. Tak więc dla kawy tak to wygląda. Z kolei rynek kakao, no słuchajcie, rynek kakao jest, powiedziałbym, przede wszystkim mocno zdominowany przez dwie rzeczy. Mieliśmy przerób kakao w czwartek podany, podawałem, że mieliśmy spadek w Europie, bo to było na moment realizacji programu, ale przerób kakao w Ameryce Północnej wyniósł 109,26 tysiąca ton, to jest ponad 11% wzrostu, to jest szacunki rynkowe przewidywały wzrost 3-5%. Przerób kakao w Azji wyniósł niecałe 217 tysięcy ton, czyli 2,6% wzrostu rok do roku. Naprawdę całkiem sporo. Zapasy spadły, 13 tydzień z rzędu w magazynach, 81 tysięcy worków spadły, w poprzednim sezonie też spadły. Mamy prawie 59,5% niższe w tym sezonie zapasy. No i sytuacja na rynku kakao jest o tyle ciekawa, że mamy nadal bardzo duży rozstrzał. Widzimy bieżący kontrakt 7500, kolejny 6700, majowy 6400 i lipcowy 6200. Tak więc tutaj widzimy bardzo duże backwardation i raczej to się nam nie zmieni. Ale co widać? Popyt nam nie spada. W Europie mamy duży problem z inflacją. To jest spowodowane właśnie, to właśnie powoduje nam ten spadek przerobu kakao. No ta czekolada nam drożeje tutaj i słyszę takie głosy i od konsumentów, i od zarówno bezpośrednio samego kakao, jak i produktów czekoladowych, jak i osób sprzedających, że nowe dostawy są już po dużo wyższych cenach, tak? Tak jak wcześniej miałem sygnały od przetwórców czekolady, czy też użytkowników końcowych, tak, od cukierni, że tutaj te ceny hurtowe rosną, ale jeszcze nie są przerzucane na klientów, tak zaczęliśmy przerzucać i to sprawia, że spada nam popyt w Europie. Ameryka, jak widać, lepiej się troszkę trzyma, Azja też się dobrze trzyma, więc pod tym względem jest tutaj naprawdę, bym powiedział, nieźle i przyzwoicie, a my już tutaj będziemy musieli niestety jako Europa znieść te wyższe ceny, być może jeszcze w kolejnym kwartale też ten spadek będzie, bo myślę, że to wycena w trzecim kwartale odpowiada, ten przerób kakao w trzecim kwartale odpowiada za to, co będziemy mieli w dostawach na święta. Pamiętajmy, że w Stanach Halloween jest dużo mocniej obchodzone, więc przerób w trzecim kwartale jest bardzo mocno uzależniony od prognozowanego popytu na Halloween. Przerób w czwartym kwartale będzie już tutaj odzwierciedlał sprzedaż halloweenową, bo będzie on tutaj istotny właśnie, czy będzie potrzeba uzupełnienia w listopadzie na święta, czy nie. W Europie to Halloween wchodzi coraz mocniej. Natomiast pytanie, czy przy tych cenach, przy wzrostach cen będziemy mieli większe zapotrzebowanie, które nam pozwoli podbić przerób kakao w czwartym kwartale. Raczej wątpliwe, tak więc dla cen tutaj spadające zapasy są mocne, ale jednak prognozy na przyszły sezon jeszcze nie są złe. One nie są złe dla Wybrzeża Kości Słoniowej, więc raczej tendencja południowa, raczej na kolejnym kontrakcie możemy spodziewać się zjazdu w stronę 6 tysięcy w perspektywie, no tutaj przełomu październik-listopad. I na sam koniec kwestia pszenicy, to będzie ostatnie na dzisiaj, zresztą też ten program się robi troszkę długi. W Rosji i w Stanach pogoda poprawiła się, więc sadzenie pszenicy o zimę jest dużo lepsze. Z kolei rosyjscy eksporterzy będą sprzedać bezpośrednio suwerennym, czyli państwowym nabywcom, podczas gdy zwycięzcy międzynarodowych przetargów otrzymają rosyjskie zboże, gdy będą mieli długoterminowe umowy odbioru z rosyjskimi firmami. To jest pokłosie tych tutaj spotkań, o których mówiłem w ubiegłym tygodniu.
ministerialnych i założeń i z tych rzeczy, które powinny nam podbić te ceny, ponieważ Rosjanie chcą sprzedać zboże po co najmniej 680 centów, więc ceny amerykańskiego zboża też powinny nam w tym zakresie podskoczyć. Stąd uważam, że 600 jest tutaj bardzo mocno do utrzymania, nawet jeżeli jesteśmy chwilowo poniżej. Ale tak, myślę, że jest bardzo solidna szansa na to, że ten ruch na rynku pszenicy będzie mniej więcej w tę stronę szedł, że jeszcze troszkę tutaj się skorektujemy, a potem się odbijemy. Mamy suszę w Australii, która może nam obniżyć zbiory i tutaj też powinno to nam działać pozytywnie, natomiast jeszcze jest pewien optymizm, więc ja myślę, że tutaj jakoś w ten sposób fałeczkę bym się spodziewał, że będziemy mieli jeszcze kontynuację spadku w ten przedział SMA 55 i zniesienie FIBO 23,6, czyli 572 centy i obecnie 581 centów i od tego miejsca będziemy mieli odbicie i powyżej 600, raczej na zimę, zwłaszcza jeżeli będzie cieplejsza zima bez śniegu w Stanach Zjednoczonych, czyli będzie ryzyko duże uszkodzenia przez przymrozki zasiewów ozimych. To myślę, że będzie kluczowe dla tego surowca, dla tych cen. A ponieważ no, La Nina coraz bardziej prawdopodobnie będzie nas dotykać, to na półkuli tutaj, na tej części półkuli, na krajach obok Amerykach, to myślę, że jest spory potencjał na taki właśnie scenariusz. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za wspieranie tego kanału, mojej pracy dla Was. Życzę powodzenia na rynkach, do zobaczenia podczas jutrzejszej konferencji, do zobaczenia w kolejnych programach. Dzięki.